Nazywam się Agata Cerońska i wraz z moimi przyjaciółmi mieliśmy dzisiaj dla was zaśpiewać i zagrać. Niestety nie zrobimy tego, gdyż zabrakło nam jednego kabla, ale to nic. Postanowiliśmy zostać i zostawić dla was bardzo cenną informację, a mianowicie o nowym życiu, o nowym narodzeniu i o Bogu, który ma na imię Jezus. Kochani, ja mam dzisiaj 44 lata, ale 18 lat temu spotkałam się z treścią Ewangelii, mianowicie o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla mojego zbawienia. Nie bardzo wiedziałam, jak mam się ustosunkować do tej informacji, ponieważ uważałam, że jest to informacja religijna, nie dla mnie, nie dla takiej żywej istoty jak ja. Bóg jest dla ludzi starszych, którzy wyszaleli się, wyszumieli i teraz przyszła pora na tak zwaną starszą babcię, która założy sobie beret i będzie siedziała w kościele. Ale zanim wam powiem, jak ja w ogóle spotkałam się z tym Jezusem Chrystusem, to opowiem wam, w jakich okolicznościach ja się z Nim spotkałam. Kiedy miałam niespełna 16 lat, związałam moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej i zrobiłam to w sposób bardzo świadomy, dlatego że bardzo się bałam, czułam się w moim życiu niebezpiecznie. Postanowiłam, że zwiążę moje życie z takim właśnie człowiekiem, ponieważ widziałam, że ma respekt, boją się go ludzie, świetnie sobie w życiu radzi, więc mówię, będę na pewno przy nim bezpieczna i będzie mi w życiu dobrze. Niestety bardzo szybko okazało się, że moje życie jest w strasznych tarapatach, opałach. Moje oczy, te, które dzisiaj oglądają was, oglądały straszne rzeczy. Widziałam na własne oczy, jak byli porywani ludzie, jak w mojej własnej kuchni była montowana na stole bomba. Nie chcę jak gdyby tutaj opowiadać w szczegółach, ale możecie sobie wyobrazić, jak wygląda życie kogoś, kto jest związany z człowiekiem, który jest w zorganizowanej grupie przestępczej. I wiecie, kiedy było mi już tak naprawdę bardzo źle, kiedy w moim sercu było bardzo dużo lęku, bałam się o swoje życie, bałam się też o życie dziecka, które miałam z tym człowiekiem, zawołałam kiedyś w swoim sercu do tego właśnie Boga, którego uważałam za, że mogą przyjść do Niego i potrzebują przyjść tylko i wyłącznie ludzie, którzy już coś tam sobie w życiu osiągnęli i na starość przyszli do Boga i zawołali do Niego o jakąś tam pomoc. I wtedy ja jako taka, powiedzmy, 20-latka zawołałam do Niego, mówię, jeśli jesteś żywy i w ogóle jesteś, to zabij tego człowieka, z którym ja żyję, lub go zmień. I ten człowiek, z którym ja żyłam, miał taki krótki wyrok do odsiadki, 10 miesięcy, i za nic w życiu nie mógł go odroczyć. Było to troszkę dziwne, ponieważ miał prawników, miał ludzi, którzy zajmowali się jego sprawami i za różne rzeczy też nie siedział. Ale tego wyroku nie mógł odroczyć. I wtedy w związku z tym moim też zawołaniem okazało się, że zaaresztowali go i nie wrócił już do domu. Został aresztowany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wiecie, ja wtedy bardzo odpoczywałam tak sama przed sobą. Cieszyłam się, że go zamknęli do więzienia. Ale po 3 miesiącach jego odsiadki napisał do mnie list i powiedział do mnie, że spotkał Jezusa, że Jezus przebaczył mu jego grzechy i że on mnie prosi również o przebaczenie. I wiecie, to była dla mnie tak dziwna informacja z ust tego człowieka, który mnie i pokrzywdził, ponieważ w czasie naszego wspólnego życia chciał mnie zabić, przystawił mi kiedyś po prostu pistolet do głowy i strzelił. Dobrze, że magazynek był pusty. Więc ta informacja z jego ust do mnie, że spotkał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy, była śmieszna. Śmiałam się sama przed sobą i mówię, ale w ogóle mówię, model, ważny człowiek. Pospalał wszystkie mosty, teraz jeszcze tylko dotknie Boga, na pewno założy kościół i będzie wyłudzał pieniądze. Ale coś wam chcę powiedzieć.
Te 10 miesięcy bardzo szybko minęło i on wrócił do domu. I wiesz, ja widziałam różne jego powroty do domu z więzień. I za żadnym razem jego powrót nie nosił znamion zmiany jego życia. Ale tym razem było zupełnie inaczej. Wrócił do domu złamany człowiek, zupełnie nowy, całkowicie nowy, taki, o jakim mówi Biblia. A Biblia mówi o nowym narodzeniu człowieka. I ja go bardzo obserwowałem. Przyjeżdżali do niego jego znajomi z grup przestępczych i proponowali mu łatwe pieniądze, szybki zarobek. I ja na własne oczy widziałam, jak on odmawiał tych kontaktów, szybko zarobionych pieniędzy i mówił, wiesz, ja zmieniłem moje życie, narodziłem się na nowo, oddałem życie Jezusowi i nie chcę mieć nic wspólnego z jakimikolwiek lewymi interesami. Poszedł normalnie do pracy, choć nie miał pojęcia w ogóle i umiejętności, jak się pracuje, ponieważ był zawodowym przestępcą i jedno, co umiał robić, to kraść, mordować i robić złe rzeczy. I moje oczy to oglądały. I przez cały czas też słyszałam od niego słowa Ewangelii. I mówił do mnie tak: Agata, musisz narodzić się na nowo, tutaj na tej ziemi. Jeśli nie narodzisz się na nowo, tutaj na tej ziemi, pójdziesz do piekła. I wiecie, ja tak jak teraz rozmawiam z wami, w taki sam sposób rozmawiałam z nimi. Ja mówię, ale o czym ty do mnie mówisz? Ty potrzebowałeś zmiany życia. Ty potrzebowałeś nowego narodzenia. Ty byłeś zły. Niszczyłeś mnie, niszczyłeś naszego syna, niszczyłeś bliskich, niszczyłeś dalszych, poniszczyłeś wiele ludzkich żyć. Za różne rzeczy siedziałeś w więzieniu, a za wiele nie siedziałeś. Mówię, ty byłeś kompletnym dnem i ty potrzebowałeś zmiany, ale ja jestem dobra, ja jestem sprawiedliwa. Ja mam same dobre uczynki na moim koncie. I wiecie, on mi zaczął cytować Boże Słowo i mówi do mnie tak: ale Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli, czyli poszli sobie każdy we własnym kierunku. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. A zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków, aby się nikt nie mógł chlubić przed Bogiem. I wiecie, to dalej generalnie nie bardzo dotykało mojego serca. To, co przemawiało do mnie, do mojego życia, to przemawiała do mnie jego postawa i jego zmienione życie. Bardziej do mnie to przemawiało niż słowa, które do mnie mówił. I teraz opowiem wam, co się dzieje dalej. Z uwagi na to, że byłam z nim w związku, kiedy był w zorganizowanej grupie przestępczej, kiedyś na moje konto została założona firma. Założyłam firmę reklamową i na tą moją firmę zostały brane ekskluzywne samochody i były brane różne kredyty na tak zwanych słupów. I ja po części byłam tego świadoma, a po części nie byłam świadoma, ponieważ byłam też silnie pod dużą opresją czarów. I pewnego pięknego dnia, w 2004 roku, do mojego domu przyjeżdża policja gospodarcza i ja zostaję aresztowana za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Tak, to właśnie ja. Możecie postać i posłuchać. Zostałam aresztowana. I wiecie, nieistotne było to, że ja guzik miałam z tym wspólnego. Istotne było to, że cały materiał dowodowy świadczy o tym, że to ja założyłam firmę, że to ja brałam ekskluzywne samochody, potem je sprzedawałam, że to ja kręciłam ludzi na ulicach, zaprowadzałam ich do banku, oni brali kredyty i tak dalej. A tak naprawdę byłam tylko i wyłącznie ofiarą. I kiedy jechałam skuta w kajdankach, w radiowozie policyjnym, to zawołałam ponownie do tego Boga, do którego zawołałam, żeby wsadził tego człowieka do więzienia. Zawołałam do niego tak, mówię, jeśli jesteś żywy, taki, o jakim opowiada mi właśnie
Artur, bo tak ma na imię dzisiaj, bo to jest dzisiaj moim mężem, ale zaraz do tego dojdę, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. W domu został nasz 4-letni syn. I wiecie, kiedy stanęłam twarzą w twarz z prokuratorem i naprawdę groziły mi lata odsiadki, bardzo się bałam. Znalazłam się w takiej czarnej dziurze i wiedziałam, że nikt nie może mnie z tego miejsca uratować. I chcę ci powiedzieć taką rzecz. Ten prokurator spojrzał na mnie i powiedział do mnie: stosuję wobec pani środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Nie zamknęli mnie do więzienia. I ja wewnątrz wtedy siebie, w głębi mojego serca, zrozumiałam, że ten Bóg, w którego ja do końca nie wierzę, ale gdzieś tam do Niego wołam. Wiecie, na jakiej zasadzie? Jak trwoga, to do Boga. On wysłuchał mnie, bo ja wołałam z głębi mojego serca w postaci: naprawdę chcę, abyś mnie uratował. I kiedy z tej prokuratury wyszłam, miałam w ręku 10 zł na to, aby wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Wróciłam. I zaczęłam w domu czytać Słowo Boże, czyli Biblię. Ponieważ człowiek, który mi głosił Ewangelię, również czytał Biblię i mówił mi, że Bóg przekonał go o grzechu, o jakimś błędzie, za coś przepraszał Boga, a ja się w ogóle dalej czuję jako dobry człowiek, jako taki sprawiedliwy człowiek. Pomyślałam sobie nawet tak, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jezusa zabili, a mnie chciano. Jezus był ofiarą i ja jestem ofiarą. Myślałam, że ja żywcem do nieba. I wiecie, zaczęłam sobie z tym Bogiem rozmawiać sam na sam, w moim własnym pokoju. Powiedziałam do Niego tak: uratowałeś mnie, nie siedzę w więzieniu, ale dalej nie mam takiej potrzeby, aby oddać Ci swoje życie. Po prostu nie mam takiej potrzeby, aby narodzić się na nowo. Uważam, że nowe narodzenie i zmiana życia jest dla tych, którzy autentycznie są złymi ludźmi, a ja uważam, że jestem dobra. I wiecie, zaczęłam czytać tą Biblię. I przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I ja sama w moim domu zrozumiałam to, że jestem zwykłym grzesznikiem. Że niczym nie różnię się od tych, którzy mordują, kradną, którzy są w grupach przestępczych, którzy są politykami i źle sprawują swoje rządy. Ja po prostu w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Byłam za mało odważna, żeby je czynić fizycznie, ale w moim sercu byłam cudzołożnicą, w moim sercu byłam mordercą. I wtedy, wiecie co, na mnie spadł taki ciężar. I ja w ogóle zawołałam do tego Boga i powiedziałam: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję, abyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Ja potrzebuję, aby Twoja święta krew obmyła mnie z moich grzechów. I chcę Ci powiedzieć, że ja sama w moim własnym pokoju, klęcząc na moich własnych kolanach, bez udziału osób drugich i trzecich, bez tak zwanych kapłanów, księży, pastorów i innych telestworów, oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I w momencie, kiedy ustami swoimi wyznałam, że Jezus jest Panem, poczułam, jak coś odstąpiło od mojego życia. Wiele decyzji, które podejmowałam w swoim życiu, i one były złe, były dopingowane przez takiego ducha w moim życiu, który się nazywa lęk. To lęk powodował, że ja podjęłam w swoim życiu masę negatywnych decyzji. Ale kiedy oddałam życie Jezusowi, to ten demon lęku mnie opuścił. Ja naprawdę poczułam się tonę lżejsza. I być może troszeczkę mnie rozumiesz, jak może nawywijałeś w życiu i ktoś ci przebaczył i poczułeś się lżejszy. Ja się poczułam tak lżejsza.
poczułam, że wyszło ze mnie coś, co się działo we mnie przez większość mojego życia. I poprosiłam tego Boga, aby mnie wypełnił swoim duchem. I zostałam wypełniona Duchem Świętym. I zyskałam w moim życiu zdolność i moc do prowadzenia zupełnie innego życia. Chcę ci powiedzieć, że ten sam człowiek, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, który mnie tak naprawdę za moją zgodą wpakował w różne rzeczy, ten, który chciał mnie zamordować, jest moim mężem. I chcę ci powiedzieć, jak to się wydarzyło. Wydarzyło się to w taki sposób, że ja przebaczyłam mu wszystkie rzeczy, które on mi uczynił. Może zadajesz sobie to pytanie, ale dlaczego? Dlatego, że naprawdę gdzieś w głębi mojego serca kochałam go. On był agresywny z powodu lęku, a ja byłam depresyjna z powodu lęku. On się na nowo narodził, stał się innym człowiekiem. Ja się na nowo narodziłam i stałam się też innym człowiekiem. I on z Bogiem stał się nowym człowiekiem i ja z Bogiem stałam się nowym człowiekiem. I zapytałam kiedyś tego Boga, jak mam mu przebaczyć? I wiecie, że ten Bóg jest żywy i że On mówi? I że On może też mówić do ciebie? I usłyszałam takie słowa wewnątrz siebie. Przebacz. Podejmij decyzję, a ja uleczę twoje rany. I tak też się stało. Przebaczyłam mojemu mężowi, który ma na imię Artur. Przebaczyłam mu dużo, a Bóg uleczył moje serce. Przebaczyłam mu tak, że przestałam wspominać rzeczy złe, które mi uczynił. W taki sam sposób Bóg przebaczył mi. Przebaczył mi w taki sposób, że nigdy mi nie wspomniał rzeczy, które miałam na swoim koncie, a były rzeczami złymi. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus wymazał list dłużny tym, którzy przyjęli Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Chodzę z tym Bogiem 18 lat i chcę ci powiedzieć, że jestem szczęśliwą mamą, szczęśliwą żoną. Moim wrogiem absolutnie nie jest żaden człowiek. Przez Jezusa Chrystusa mam pokój z Bogiem. Wiem, że kiedybym dzisiaj zamknęła swoje oczy, to przejdę tylko i wyłącznie do innej rzeczywistości. Nie boję się śmierci. Nie jestem spanikowana, dlatego że jestem pojednana z Bogiem i wierzę w życie wieczne. Czy wierzysz w życie wieczne? Czy wierzysz, że tak naprawdę czy wierzysz w to, że to, co tak naprawdę dzisiaj oglądamy własnymi oczami, kiedyś przeminie? Kiedyś na tą ziemię stąpią aniołowie Boży i będą zwijali chodniki, ta rzeczywistość przestanie istnieć. Tylko pytanie, co wtedy z tobą? Czy masz pewność zbawienia? Ja mam pewność zbawienia. Nie ma czyśćca, kochani. Jest tylko niebo i tylko piekło. I żeby pójść do nieba, należy tutaj, na tej ziemi, opowiedzieć się personalnie w stosunku do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Na krzyżu Golgoty On cierpiał dla ciebie i dla mnie. Nasze grzechy są przebaczone. Te, które popełniliśmy i te, które jeszcze popełnimy. Pytanie, czy w to wierzysz? Zbawienie jest tak proste, że tylko wystarczy dobrze słuchać, dobrze zrozumieć i przyjąć go do swojego życia.
Może pukasz się w swoją głowę i mówisz, zwariowałaś. Też kiedyś myślałam, że człowiek, który mi głosi, zwariował. Myślałam, że na skutek narkotyków porąbało mu się w głowie i zwariował na punkcie religijnym. Ale okazało się, że nie. Że jest zdrowy, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy. Ja wierzę w Jezusa. Wierzę, że On przebaczył mi moje grzechy. Wierzę, że kara, która należała się mi z powodu mojego grzesznego życia, spadła na Jezusa Chrystusa. Mam dzisiaj czyste sumienie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, po co tak naprawdę żyjesz? Ja jako nastoletnia dziewczyna miałam takie nurtujące mnie pytanie, na które tak naprawdę ani ksiądz nie umiał mi odpowiedzieć, bo ci, którzy nie poznali Jezusa, to nie będą nam umieli odpowiedzieć na głębokie, nurtujące nas pytania. Wiecie, jak to jest? Kiedy chcemy się dowiedzieć o rzeczach ważnych, musimy iść do fachowca. Jeśli ksiądz nie poznał osobiście Boga, to co nam może o Nim powiedzieć? Może nam tylko i wyłącznie przeczytać jakąś suchą literę z Biblii, ale pytanie, czy on ma doświadczenie tego Boga? Czy on autentycznie spotkał się też z Nim, czy tylko i wyłącznie wykonuje jakiś zawód? Ja spotkałam Jezusa. On jest moim Panem. Uczynił mnie wolnym człowiekiem. Darował mi karę, darował mi dług. Mam pokój z Bogiem. Nie boję się śmierci. Wierzę również, że na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus pokonał każdą chorobę. Był taki epizod w moim życiu, że miałam raka piersi. Miałam guza lewej piersi. Ale uwierzyłam w to, że Jezus Chrystus na swoim ciele poniósł wszelką chorobę. I rak z mojego ciała musiał się wycofać. Kochani, Bóg żyje, nie wisi na krzyżu. Taką kluczową, dla mnie ważną rzeczą, kiedy moje życie było w opałach, to właśnie było to, że jeśli On jest martwy i wisi na krzyżu, to tak mi nie pomoże. W moim przypadku może mi pomóc tylko i wyłącznie żywy byt, żywa osoba. Martwy mi nie pomoże. I pomógł mi, odpowiedział mi: Bóg żyje. Nie przechodź obojętnie koło słów Ewangelii. To jest najważniejsza rzecz w życiu, jaką możemy zrobić. Zainwestować w wieczność. Zainwestować w to, co nigdy nie zniknie. Zbudować swój wieczny dom. Wielu ludzi zabija się o to na tej ziemi, aby zbudować dom właśnie na tej ziemi. Aby mieć markowe ubrania, zawsze dobre wakacje, dobre wykształcenie. Nie mówię, że to jest złe. To jest bardzo dobre. Mamy wieść, szczęśliwe życie. Ale najważniejszą rzeczą tutaj na tej ziemi jest pojednać się z Jezusem jako osobistym Panem i Zbawicielem. I absolutnie, wiecie, nie mówię do was o religii, bo Jezus nie jest religią. To żywy Bóg. To w ogóle ludzki Pan. Nie wiem, czy w ogóle czytasz Biblię i czy masz Biblię w domu, ale wystarczy poczytać sobie Biblię, żeby mieć obiektywny obraz Jezusa Chrystusa, a nie przekłamany. Ludzie szukają różnych pozycji w życiu, a dla mnie Jezus był kozakiem.
ponieważ kiedy przychodzili do Niego ludzie i mówili, że chcą być pierwsi, chcą być ważni, chcą być jakimiś urzędnikami, a On w ogóle niebiańską mądrością rozwalał świecki system myślenia i mówił: kto chce być pierwszy między wami, niech stanie się sługą wszystkich. Właśnie Jezus Chrystus to pierwszy sługa, to ten, z którego możemy brać przykład. To jedyny przywódca religijny, który umarł i zmartwychwstał. Ludzie mówią: a Budda? Ja nie wiem, co tam z Buddą. Ja Buddy nie znam. Ale znam Jezusa Chrystusa. To kozak, który umarł i zmartwychwstał. Możesz powiedzieć: a jeśli nie ma dowodów historycznych na to, że Jezus zmartwychwstał? Ja mówię: nieistotne, ja Go spotkałem. Mam świadectwo Jego osoby w moim życiu. To kwestia wiary. Czy wierzysz w Jezusa? Przecież On za ciebie umarł i z miłości do ciebie przyszedł na ten świat. Bóg tak pokochał świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy wierzysz w to? Może zastanawiasz się: a czemu mówisz to na ulicy? A gdzie mam to mówić? W kościele? Ewangelia jest dla tych, którzy potrzebują. Ja kiedyś byłam chora, choć nie zdawałam sobie z tego sprawy. Moje serce było chore. Moje serce było twarde i nie bijące do Jezusa. Ale kiedy przyjęłam Go jako osobistego Pana i Zbawiciela, to z twardego serca moje serce stało się miękkie. Ono zaczęło żyć innym życiem. Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierz w Jezusa. Uwierz w te proste słowa Ewangelii, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus oddał za ciebie i za mnie swoje życie. Że to, co należało się tobie z powodu twoich błędów życiowych, spadło na Jezusa. Odnajdź prawdziwy cel swojego życia. Odnajdź prawdziwy sens swojego życia. Wiecie, bo jaki tak naprawdę nasze życie ma sens? Rodzimy się po to, żeby jakoś go przeżyć, jedni lepiej, drudzy gorzej, i potem co? Umrzeć i co? Zjedą nas robaki? Troszkę to jest słabe, właśnie ja takie pytania zadawałam sobie. O co chodzi w moim życiu? Po co ja tu w ogóle jestem? To są chwilowe momenty na tej ziemi. Jedni żyją 60 lat, jedni 80. Ci, którzy bardziej wierzą, mogą żyć nawet 120. Ale co potem? Co potem z tobą? Czy masz jakieś takie głębsze rozkminki na temat swojego życia, czy w ogóle nie? Jeszcze raz mówię, nie jestem religijnym człowiekiem. Jestem normalną dziewczyną, mam 44 lata, mam męża, dwójkę dzieci, mam 14-letnią córkę i 24-letniego syna. Nie leżę krzyżem w kościele. Mam żywego Boga w sercu i wierzę w Niego. I wierzę, że kiedyś wróci po kościół. Ale nie po martwy kościół. Nie po to, co kościołem nie jest. Kościół to nie jest budynek. Kościół to są ludzie.
Kościół to są ludzie, którzy osobiście oddali swoje życie Jezusowi, uznali Jego jako swojego Pana i Zbawiciela i oddali Mu ster własnego życia. Wiecie, wiersze cudowne można o sobie opowiadać. Ja mówię, że mikrofon przyjmie wszystko, kartka również. Ale pytanie, co jest w Twoim życiu? Czy naprawdę uczyniłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Wiecie, nie da się wyeliminować lęków, jeśli się nie wyeliminuje matki wszystkich lęków. Matką wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. Słowo Boże mówi, że wielu ludzi z uwagi na lęk przed śmiercią jest w niewoli lęku. O tym właśnie mówi Biblia. Pytanie, czy słyszysz to na przykład w kościele? Ja lata nie wiedziałam, czy w ogóle Biblię można czytać. Mi się wydawało, że Biblię może czytać tylko ksiądz. Że tylko te ręce są tak święte, że mogą dotykać świętego słowa. Na komunię pierwszą świętą to ja bardzo chciałam dostać rower, ale na pewno nie Biblię, ponieważ Biblia nie przedstawiała dla mnie żadnej wartości. A przecież to jest Słowo Boga. Mogę tam wyczytać o ludziach podobnych do mnie, ale czy kiedykolwiek ktokolwiek mi o tym powiedział? Nie. Mieszka w Twoim sercu. Jeśli nie znasz Jezusa, to nie znasz Boga. Ludzie mówią Bóg, 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 Bóg. Ale jaki Bóg? Dla każdego to oznacza coś innego. Bóg ma na imię Jezus. Ten, który umarł i zmartwychwstał. Ten, który nie popełnił ani jednego grzechu. Jako sprawiedliwy stał się ofiarą, doskonałą. Do tego zbawienia nic nie trzeba dokładać. Jego po prostu należy przyjąć do swojego życia. Przeprosić Boga za jeden główny grzech. Za grzech egoizmu. Za to, że żyjesz na własną rękę. Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To, co wydarzyło się w życiu moim i mojego męża, normalnie dla ludzkiego umysłu jest nie do pojęcia. Ale dla ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, żaden problem nie jest do rozwiązania, że nie można go rozwiązać. Dla Boga nie ma tak zwanych trudnych rzeczy, ponieważ Bóg uratował świat, oddając swojego Syna, a tak naprawdę sam ucieleśnił się, zszedł na tą ziemię, aby uratować Ciebie i mnie. To potężny akt miłości ze strony Stwórcy. To potężny akt miłości. Ten Bóg, który ma na imię Jezus, oddał za Ciebie swoje życie. Zaśpiewam Wam piękną pieśń o Jezusie. Wyzwalasz dzieci swe. Już są
lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawi się w słowie Twym zawarty plan. Niewielu wciąż zrozumieć chce posłuszny słowom Twym w kruchym ciele. Jest w stanie zutylizować tylko i wyłącznie krew
Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest bardzo proste. Do nieba jest bardzo prosta droga. Nawet 6-letnie dziecko jest w stanie pojednać się z Bogiem. Jeszcze dzisiaj możesz oddać Jezusowi swoje życie. Jeszcze dzisiaj możesz się stać obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj może spaść zasłona z twojego umysłu. Jeszcze dzisiaj mogą spaść łuski z twoich oczu i możesz przestać się bać. Możesz przestać się bać o swoje życie. Możesz przestać się bać o życie swoich bliskich. Możesz przyjąć zbawienie i moc Ducha Świętego. Możesz stać się autentycznie człowiekiem, który panuje nad okolicznościami, nad emocjami, nad sytuacjami. Nie musisz być wkręcony, nie musisz żyć tak, jak ci ktoś wytycza jakiś kierunek. Możesz przyjąć najlepszego architekta do swojego życia. Możesz przyjąć do swojego życia najlepszego stratega. Możesz mieć najlepszego przyjaciela. Możesz jeszcze dziś poznać prawdziwego swojego Ojca. Możesz jeszcze dziś poczuć się bardzo bezpiecznie. Chcę ci powiedzieć, że kiedy ja oddałem życie Jezusowi, okoliczności zewnętrzne się nie zmieniły. Ponieważ ja nie mogłam opuszczać kraju, musiałam podpisywać dozór policyjny. Fizycznie było trudno, ale coś cudownego wybuchło w moim wnętrzu. Został ożywiony mój duch, który był martwy. Wewnątrz mnie zaczęło kipieć nowe życie. Moje serce zostało ożywione dla zupełnie nowego życia. I choć okoliczności naprawdę były trudne, to przestały mnie przerażać. Przestałam być przerażona okolicznościami, które były koło mnie. Pokochałam Jezusa z całego serca. Uratował moje życie. Jeśli nie pojednasz się z Bogiem tutaj na tej ziemi, jakkolwiek to dzisiaj wybrzmiewa w twoim umyśle, po prostu skończysz wieczność w piekle. Płyty też, które rozdajemy je za darmo. Tam jest bardzo dużo cennych informacji. Fundamentów wiary chrześcijańskiej i podstaw wiary chrześcijańskiej. Kochani, religia ma bardzo wiele odsłon. Ona ma bardzo wiele różnych twarzy. Najważniejszą rzeczą tutaj na tej ziemi jest osobiste ustosunkowanie się do Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o tym, że umarł i zmartwychwstał dla twojego zbawienia. I niezależnie kim jesteś, niezależnie jaką pozycję społeczną masz, potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy popełnili błąd, nawet ten piękny pieruch. Wszyscy popełnili błąd. Każdy zboczył na własną drogę, ale Bóg dotknął Jezusa karą za nas wszystkich. Rozumiecie? Jezus stał się doskonałą ofiarą. Przyjęcie Jego do swojego życia jako Pana i Zbawiciela daje ci gwarant nieba. I dalej ten właśnie wielki Bóg daje ci wolną rękę. On nigdy nie przejdzie twojej woli, kiedy szczerze się z nim pojednasz. Pójdziesz do nieba. Niezależnie od tego, jak będziesz tutaj żył, zbawienia nie można utracić. Bóg
kiedy zamieszkuje w sercu człowieka, to zamieszkuje bez tak zwanego powrotnego biletu. On się już nigdy nie wycofuje. To jak dalej będziesz żył, to jest kwestia twojej decyzji. Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Tobie za zbawienie. Ja dziękuję Tobie, że grzech został pokonany. Ja dziękuję Tobie, że diabeł jest pokonany. Ja dziękuję Tobie, że Ty chcesz, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. I Ojcze, ja ogłaszam, że słowa, które dzisiaj głoszę, one osiądą na ludzkich sercach. Że słowa o wieczności, o życiu i zbawieniu nie zostaną pominięte. Ale ludzie w swoich sercach będą się odnosić do żywych słów. Do słów, które mówią o wiecznym życiu, o zbawieniu, o nowym narodzeniu. Ja w imieniu Jezusa związuję Ciebie, diable. Ty, który jesteś i byłeś arogantem. Nie pozwalam Ci dotykać ludzkich umysłów. Nie pozwalam Ci działać w ludzkich umysłach. I ja dziękuję Tobie, Ojcze, za swobodę do przyjmowania słów prawdy. Ja dziękuję Ci za nowe narodzenie. Dziękuję Ci za uwolnienie. Ja związuję nad wszystkimi ludźmi zamieszanie wszelkiego rodzaju terror lęku. Ja ogłaszam, że ludzie są wolni do tego, aby samodzielnie myśleć i samodzielnie podejmować decyzje. Jezus nigdy nie będzie Ciebie naciskał. On nigdy nie stanie się na siłę Twoim Panem. Ja zdecydowałam, że obejrzałam się w Słowie Bożym jako w lustrze. Biblia mówi o tym, że obłudniku wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, zanim zaczniesz wyjmować źdźbło z oka brata swego. Zazwyczaj jest tak, że patrzymy na innych ludzi i pokazujemy, ten to potrzebuje, żeby go Bóg zbawił. Ten potrzebuje nawiedzenia Bożego. Ten potrzebuje. Jesteśmy fanami, jak to mówi mój przyjaciel organista, jechania po ludzkim życiorysie. Ale przejedź po własnym życiorysie. Otwórz dzisiaj Biblię i zacznij ją czytać. I powiedz, Boże, jakaś szalona dziewczyna na nowym świecie mówiła, że jestem obłudnikiem, żebym wyjął belę z własnego oka. Ja wyjęłam belkę ze swojego oka i się okazało, że nie widzę źdźbła w oku brata swego, ponieważ zajęłam się własnym życiem. W oparciu o to, co czytałam, osądziłam swoje życie. Zrozumiałam, że jestem grzesznikiem, a zbawienie jest z łaski, a ja bym chciała się dostać do nieba z powodu moich uczynków. Ale okazuje się też, że te moje uczynki, wedle Bożego Słowa, są jak obrzygana szmata. Jejku, cóż za informacja. Nie jestem w dobrym miejscu. Przejrzałam się w tym słowie.
zgodziłam się z nim. Zaryzykowałam. Zaryzykuj dzisiaj. Absolutnie zbadaj osobiście sprawę Jezusa Chrystusa. Bo to trzeba zbadać osobiście. Inaczej wszyscy będą tobą manipulować. Może jesteś zmanipulowany. Zbadaj osobiście sprawę Jezusa Chrystusa. Ja zbadałam, znalazłam, odpowiedziałam, przyjęłam i mam pewność zbawienia. Dlatego nie boję się o moje życie. Czy boisz się tego, co dzieje się na Ukrainie? Czy boisz się, że szalony Putin walnie rakietą w Polskę? Coś ci powiem. Ja się nie boję i w ogóle nie jestem zdziwiona, ponieważ od 18 lat moje oczy penetrują karty Biblii. I Jezus powiedział, abyśmy się nie dziwili, kiedy będziemy słyszeć wieści o wojnach. Więc ja absolutnie nie jestem zdziwiona, ale wcale nie dziwię się, kiedy ty się boisz. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każdy problem, na każdy lęk, na każdą chorobę, na każde zniewolenie. Na wszystko jest jedna odpowiedź. Jezus Chrystus i to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Kochani, będziemy powoli kończyć. Jeszcze raz powiem, jak się nazywam. Nazywam się Agata Cerońska i wraz z moim mężem w Warszawie prowadzimy żywą wspólnotę. Jesteśmy kontynuacją dziejów apostolskich. Dalej uzdrawiamy, uwalniamy. Jesteśmy świadkami żyjącego Jezusa Chrystusa. Jezus żyje, On nie umarł, grób jest pusty, śmierć jest pokonana, diabeł jest związany i to, co może używać przeciwko tobie, to masę oskarżeń, ale pojednając się z Bogiem, możesz przeciwstawić się wszelkim oskarżeniom, które On będzie kierował w stosunku do twojej osoby. Ty jesteś czarownikiem. Zaryzykuj. Zbadaj sprawę Chrystusa. Otwórz dzisiaj w swoim domu Biblię, a jeśli nie masz, to ją sobie kup. Zacznij czytać i poproś tego Boga. Od tak po prostu. A może jest? Może mi się objawi? Może coś do mnie powie? Ja tak uczyniłam 18 lat temu. Nie zawiodłam się. Poznałam Jezusa osobiście jako swojego Pana i Zbawiciela. Uratował moje życie. Powiem więcej. Uratował moje małżeństwo. Ten sam człowiek, który chciał mnie zabić, jest dzisiaj moim mężem i w ogóle nie mam do niego żalu. To nie jest tak, że ja tam jakiś mały żalik mam i powoli go podsuwam. W ogóle nie mam żalu. Mam czyste serce, bo mam nowe serce. Przebaczyłam mu wszystkie winy, tak jak Bóg przebaczył mi. Zbawienie jest bardzo proste. Tylko dobrze słuchaj. Dobrze czytaj. Amen. Amen. Jezus Chrystus jeszcze dziś może się stać twoim Panem. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o nas więcej, pobyć z nami bliżej, to w każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się w Warszawie na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Zapraszam cię serdecznie, a tymczasem będziemy już kończyć, ale...
jeszcze przez jakiś czas jesteśmy razem, ponieważ musimy złożyć sprzęt.